Siema dziubaski. No Przemek! Nie puszczaj mi teraz muzyki. Hopie. Hopie, babo. Nie puszczaj mi teraz muzyki. Nagrywam vloga. Jest niedziela. Przemek mnie wyciągnął. Na. Plażowanko, nurkowanko. Jakie plażowanko? Chyba kamieniowanko. Przemek chce nagrać jakieś kamienie. Ja chcę nagrać kamienie. No powiedziałeś kamienie. Mówienie, Edyta. Chcę nagrać kamienie. A ja jestem zaszokowany, bo... Chodź, pojedziemy na kamienie. Pączek, ty nie możesz z nami jechać, wiesz? Pączek jest na żarty. Tak się nażarł ten Pączuś, że normalnie jest okrąglutki. Okrąglutki Pączuś. No, ty niestety, ale zostaniesz myszką w domku. Ty zostaniesz w domku, bo tam pieski nie mogą być. Poza tym ja chcę się kąpać, a jak jest kulka, no to się nie okąpię, no niestety. Co to za telefon? Bierzesz? Stary telefon bierzesz po co? Tam jest jakiś telefon. Ładuje się. Ale... Ej, ale chyba mam główkę taką wodoodporną do... poketa. Ale co z tego, jak cała reszta jest niewodoodporna? Jakieś mam dodatkowe główki. Główki. Na nim idzie? Ale dobra, i tak teraz tego nie ogarnę. Bardzo dobrze ci idzie, Przemku, bardzo dobrze ci idzie. Teraz najłatwiejsze przede mną wszystkie czarne tipsy. Tło! Teraz trzeba lecieć. No teraz to trzeba lecieć po prostu po kształcie, no bo co innego zrobisz? Po kształcie? No po kształcie, no bo jak jest tło i każdy ma ten sam kolor. Pączek! Ona czeka, patrzy, czy my ją weźmiemy, czy nie. O, uważaj, głupku mały. Co się odsuwasz? Pójdź się przytul, a nie odsuwaj się. Pączusiu, no musisz zostać w domku, wiesz? Pieski nie mogą na plażę. Pieski nie mogą na plażę, więc ty tutaj będziesz pilnować w domku. No, telefon jest, jest. Pytaliście się mnie, co to za saszetka, z jakiej to firmy. Nie mam pojęcia, na Fuerteventurze kupiłam. Jeszcze raz pokazuję, bo na tamtym vlogu, gdzie pytaliście się, była pokazana, ale jeszcze tak, jakby ktoś sobie chciał screenka zrobić. Ja nie mam pojęcia, to ja to po prostu kupiłam w centrum handlowym. To teraz prezentacja, to czego się ubrałaś i potem oceni się na vlogu od 1 do 10. Na vlogu? No teraz się nie mogę ocenić. Fajne, nie? Tak jest. Kurde, obejrz, panie. Obejrz, nie? Uwielbiam, to jest mój kolor. Ja nie wiem, jak w nim wyglądam, ale mi się podoba. Na pewno łączy się ci palma z kolorem, macie to no gumka. Gumka, nie? Tego. No. Ta gumka jest trochę z powodu. W ogóle cześć. Ty taki przystojny dziś jeszcze. A, nawet się do mnie, powiem ci, Przemek, dopasowałeś, bo beż pasuje do tego koloru, a wygniecione to mam, ale się nie przejmuję. Ja idę z kotami z powrotem. Szczerze powiedziawszy, mam gdzieś to, że komuś, że ktoś nie lubi na przykład chodzić w pognicionych. Ja se chodzę w pognicionych. Mi to nie przeszkadza. Czekajcie, bo szukam jakichś butów, a Przemek już stoi z otwartymi drzwiami. Ja sobie bajaponki wezmę, no, żeby je móc szybko zdjąć i szybko ubrać. Hop. Jedna japonka. Myłam tu wczoraj, ale japonki nie są jakieś mega brudne, więc sobie nie zabrudzę. Znaczy ja myłam. O, rok był. Dobra, mam reklamówkę. Jak ty powiesz, to jest ta reklamówka. Strzelek ma plecak. Nie masz z Biedronki, to nie jesteś jak Kazowski. Z Biedronki muszę mieć, my tu nie mamy Biedronki. My mamy Spar. Oszą. Czekaj, mam wrażenie, że czegoś nie wzięłam. Zegarka nie wzięłam. Tam nie będziesz pływać. Będę pływać. Co? Przecież strój ubrałam. Mam cudzie na przebranie. No tam mi powiedzieć, że tam jest ten basen taki naturalny. To ile tam chcesz pływać? No chwilę popływam. Ale to jest pływanie w ogóle? Ale widzę, na pewno chować, żeby tak spoglądać ładne dno czy coś. Ty masz latarkę i kamerę? GoPro? To gdybyśmy mogli iść podłukować tam do tej... Zaraz za Santa Cruz de Tenerife jest taka fajna plaża. Zaraz za Santa Cruz de Tenerife, tak? Do góry. No blisko. Tam jeszcze może jest nadzieja, że będzie coś, co sobie poglądać na dnie. Zaraz poczynamy z tezą do moczenia w no nie wiem,
był pierwszy raz. Nie wiem, czy w ogóle zamoczę. Więc nie liczcie na to, że ja na pewno wejdę do wody, bo tego nigdy nie wiadomo. Więc czy Edyta wejdzie, czy zamoczy dupsko w lodowatej wodzie oceanicznej, tego się niebawem dowiemy. No kurde, stary, proszę, no to jest lód. O Jezus kochany, co tak jest dziwnie. Poczekaj. Siadam na jakiś kabel. A chyba bym na kocie. Przyczasnęłam sobie. Oczywiście, że sobie przyczasnęłam kieckę. No oczywiście, że tak. Nie mogło być inaczej. No teraz. Dobra, jedź panoczku, jedź. O! Nie wiem gdzie. No, za do tyłu poleciała z tym. Kurde, jeszcze trochę bym musiała schudnąć, bo mi się piersi nie mieszczą do tej kiecki. Ale już jestem na dobrej drodze. Już jestem na dobrej drodze. Codziennie się ważysz? Nie, codziennie nie, ale kilka razy w tygodniu. Cały czas, w sensie, nie codziennie, ale, uwaga, ale regularnie. Więc kontroluję. O, widzisz, że 1.50. Ten nas ostatni minął. Widzimy się, chcę Przemek. Nie napiłam się przed wyjściem. No, będziesz miała okazję niespotykaną skosztować oceanicznej wody z minerałami. Czytałam kiedyś, dowiadywałam się na ten temat i bardzo wiele źródeł, ale nie znalazłam takiego prawilnego, żeby rzeczywiście badania były jakieś, ale bardzo dużo artykułów było na temat wody oceanicznej, że można ją pić. To, bo nie, że wybierzesz szklankę, pijesz, ale no jak pływasz, no to tam czasem nawet dużo łykniesz, nie, tej wody. I ona jest podobno bardzo zdrowa, ma dużo minerałów. Ja okularów nie wziąłem. Fikołka zrobiłem. Nie wiem, jak wy to widzieliście, ale po prostu ja go normalnie złapała w trakcie. Co chciałam powiedzieć, aha, że to jest taka bomba minerałów i to dobrze na skórę robi, przez skórę się wchłaniają te minerały. Więc to naprawdę very, very good działa na organizm ludzki. Very, very good. Very, very good. Ile mamy trasy? Nie wiem, 15 minut. Musimy zdążyć przed pewnym czasem, ponieważ leci Formuła 1 dzisiaj, jest niedziela. Przemek musi na nią zdążyć, więc mamy ogranicznik czasowy. Druga sprawa, ja muszę zdążyć zrobić obiad, żebyśmy maksymalnie o której o 16 jedli. To 16 zjedli. Trzeci ogranicznik czasu, musimy tak zdążyć, żebym ja zdążyła zmontować vloga. Jeszcze mam zaległe 2 dni, muszę je zmontować, nie wiem czy je złączę czy nie. W każdym razie chcę to dzisiaj zmontować, żebyście w niedzielę mogli sobie obejrzeć vloga. Już wam na Instastory zapowiedziałam odcinek paznokciowy fajny, gdzie robię zdobienie, które mi zaproponowała wiosenne sztuczna inteligencja, chat GPT. I fajnie, podobało mi się to zdobienie. Jeszcze tu mały kawałeczek, bo... To jest to? Niewiele zostało z tego. Paznokcia. W każdym razie możecie sobie dzisiaj zobaczyć, dzisiaj kiedy nagrywam, to wy sobie zobaczycie odcineczek pazurowy, bardzo dużo się tam dzieje. Ktoś tam napisał, musicie zawsze wasz produkty pokazywać, tam się nudne. No nie musimy, ale mi się dobrze nie pracuje, ale mogę też coś innego poużywać. Czemu nie? Co nie przeszkadza? To już nudne, cały czas te wasze produkty. No, jak się Edyta wkurzy, to sobie zawsze zrobi swoje i potem się nie musi denerwować, nie? I se lubi je używać. I wiem, że mnie nie zawiodą, a jak używam różnych i testuję, to... Co on powiedział? W twoim odcinku paznokciowym. Co powiedział, co? Cały czas tylko moje produkty używam. No to nie. Lampa to nie jest twoja. Ale jest dużo z drillo rzeczy. Ale mimo wszystko, okej, dużo jest drillo rzeczy, ale drillo ma naprawdę mega wysokiej jakości produkty i ja nie mam ochoty potem, jak widzę jakieś badziewie, to ja mam tego używać. Nie chcesz być youtuberem? Przyjeżdżasz, dajemy ci badziewie, nagrywasz odcinki. No, niech sobie inni nagrywają na badziewie. Edyta. Ale jeszcze bym mogła Stalexa na przykład używać z metalowych, no ale to wiadomo, że Stalex
cenowo, no to... No. Ej, serio mi się chce pić, Przemek, proszę mi coś... Czemu masz promować inne? Już ten okres się zakończył. O, kola. Czas tam oddam. Ale mi się chce pić, Przemek, ja nie muszę pić czwartej. Koli? Mam wodę, tak chcesz. Czemu mi otwierasz? Ty zrobisz żółka i ją potem zostawisz tam. Tak, zrobię. No i tak to by wyglądało. Panie, prawie żem se tytki podlała kolą. Panie, pani, pani, panie, panuje nad swoim, nad swoim zachciankami. Nie no, tak miałam sucho w usta, musiałam zrobić. Tak, jakbyś chciała kupę, to byś mi tu nasrała? Good point, ale a, to jest coś, co nie szkodzi też... ciepły. Teraz sobie trochę pooglądacie. Rondo z kulkami. Po prawej jest nasze studio, ale my dziś jedziemy prosto. To wygodne jest to, że sobie go tak postawię, nie? Ale on już jest tak gorący, ten pocket, że no... Nie wiem, czy on to wycimie. Trzeba, czy ty się będziesz kąpał, bo widzę, że masz na swoich... na sobie, o tak. Kąpielówki. Czy ty się będziesz kąpał? Ja stawiam, że ty dupy nie zamoczysz. Ja też. Ja stawiam, że ja nie będę chciała, ale zamoczę. Więc w zależności od tego, jak tam będzie dużo ludzi, bo potem, nie wiem, się wstydzić. Wstydzić czego? Ja tak lubię sobie delikatnie do wody wchodzić 15 minut. O Boże, no tak, a ja jestem właśnie z drugą strony. Ja nie lubię przedłużać tego bolesnego momentu przyzwyczajenia się do temperatury. Ja to po prostu idę i nagłówkę najlepiej od razu z Hanią. My tak mamy z Hanią taki styl wchodzenia, że myśmy po prostu... Jeszcze najlepiej z rozbiegu, od razu noski. A nie, to muszę... Nie, do wody, nie? Od razu nura. Tak jest nasz styl. Ale zanim wyjdziemy, to trochę trwa. Ale potem tak... Przyjdzie ten moment i... Już, nie? I biegamy z Hanią i nurkujemy od razu. Ja nie wiem, czy to w ogóle tam dobrze jedziemy, to by jeszcze zostało 9 minut. No coś mi nie pasuje, bo to chyba troszeczkę dalej jest niż 9 minut. Czy my tam w ogóle trafimy dzisiaj? Ja my się tu zastanawiamy, czy my w ogóle wejdziemy, zamoczymy te dubska, czy nie, a my tam w ogóle nie dojdziemy. Panie! Może tak być. No, może tak być, co potem zrobisz? Wrócisz po prostu. Tak jakby się chciałem będę zajmować. Oczywiście, że...
nazywało? Piscina Natural by trzeba było wpisać, nie? Piscina, czyli... Basen Natural, czyli wiadomo Natural. Dobra, sprawdzę na mapie i się zamelduję potem. Tego miejsca, o które Przemkowi chodzi, nie umiałam znaleźć, ale znalazłam inne, które ładnie wygląda. I zobaczymy, jak wygląda zdjęcia versus rzeczywistość. Zdjęcia versus rzeczywistość. Tylko obawiam się, że chociaż to jest niedaleko, więc może nie dojedziemy nawet do tych mur. Tu jest dużo, bardzo dużo w porównaniu do Fuerty. To tu jest basen naturalny na basenie naturalnym. Tylko oni na Fuercie są takie rzeczywiście naturalne, bo się w skałach robią, a tutaj oni tak układają te skały dookoła, żeby tam ta woda wleciała, nie? Nie no, bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o piękno plaż, to Teneryfa się nawet nie umywa do Fuerteventury. W ogóle tutaj te plaże tutaj są bardzo ładne, ale w porównaniu do Fuerteventury to jest jakaś porażka, nie? Jeżeli chcecie zażyć cudowności samych i piękna, piaszczystych, cudownych, rozległych, wydmiastych plaż, no to tylko na Fuerteventurę. A chcecie sobie pozwiedzać, bo sobie chcecie pozwiedzać różne jakieś takie, no, wyspy, jest zielono, super, fajnie, wszyscy się cieszą, no to Teneryfę tutaj wybierzcie. I gdzie się tam teraz... aha, tutaj. Okej. Widzimy tutaj zacny McDonald's. Ocean w tle. To są jakaś mała turystyczna. To jest malutka miejscowość, no. Z tego co widzę. Ojoj, tu. Myślę, że nie będzie miejsca. To są kilka budynki. Tam gdzie byliśmy, to była wioska mała. No to nie jest to, ale też jest ładnie i też będziesz miał co nagrać. Nagrać? Ja będę miał? No. No ty chciałeś jakieś kamienie nagrywać. Kamienie? Na co chcesz chcieć z tym kamieniem? No ty cały czas mówisz skały, coś tam skały, kamienie. No to nie chciałem ci nagrywać. A to po co chciałeś do tych skał jechać? No to było takie moje marzenie, żeby się tam wykąpać. Tak? No. No dobra, no tu się wykąpiemy, a potem tam pojedziemy. A nie byliśmy tu już? Coś tutaj mam takie znajome te. Znajome widoki tu są. Tu się też wykąpię. No to tutaj gdzieś trzeba stanąć. Miejmy nadzieję, że będzie miejsce parkingowe. Jak nie, no to trzeba będzie pojeździć troszeczkę. Nie, w prawo nie, bo jest jednokierunkowa. No, nie ma za bardzo gdzie. Musisz tu nawrócić. No jest tu tak klimatycznie, proszę, jak nie powiesz mi, że nie. Klimatycznie. Jest klimatycznie, no. Jest taka malutka ta miejscowość i... Jak ona się nazywa ta miejscowość? Teraz tego nie zobaczymy. Ja was sobie tu położę, wy sobie tam patrzcie, nie? Na miejscowość... ja poszukam, jak się nazywa. To jest miejscowość Piscina Natural La Cale... Tia Candelaria jakaś. To tu w prawo, Przemek, tu w prawo. Czekaj, wyjeżdża? Nie, on stąd parkuje. Nie widziałem miejsca, bo przegapiłem miejsce. Nie ma. No to tu w prawo. Kręć tu w prawo na dół. Można? Nie można, czekaj. Nie można. Jest tam miejsce. Było. Zamknięta przez remonty, ale widzę tu jakieś miejsca parkingowe. O, tu jest jedno. Można tutaj stan... A nie, jest brama. Tu jest jedno miejsce parkingowe. No i widzisz, proszę pana. Ja dymy na tym pasty, jeżdżą na sobie strój, a potem to się już tylko przebiorę, nie? Widzisz, tam są sztuką. Co? Widzisz spokojnie? Myślę, że tak. Myślę, że wyjdę.
wszystko biorę, najwyżej mi okradną. Musi być ten tfu-tfu pierwszy raz, nie? Jest troszeczkę z górki, nie wiem. O, czy to drzwi nie polecę za bardzo na drzwi auta obok, ale jest git, jest git. O panie, takim ocanem pachnie. Już. Proszę pana, już. Nagrywaj mnie. No idź tam, bo tam też tu budują takie przejścia, by bym robił. Nagrywaj ty mnie. Pieronie. Od czego cię mam? Bądź kamerzystą trochę też. Ja sobie dzisiaj taką kieckę ubrałam. Proszę mnie nagrywać. Podobają mi się takie małe mieścinki. Mówię wam, mi się to... Ja takie lubię. Ja nagrywam to w ogóle. Czekajcie, muszę... Ja, nagrywam się. Ja to nagrywam. O, tu już pan gotowy też. Nie jest to czasem zamknięte, proszę pana? No to gdzie tyś mnie zaprowadził? Chyba jest z drugą stroną. Gdzie tyś mnie zaprowadził, ej? Nie wiem. Tam chcę iść, tam, o tam, o tam. A tu nie ma przejścia? Od bidy by szło przejść. Ja z tą reklamówką ze spara, no. Ulewa się wodą. O, jaki motylek wśród złomu. Śliczny. Piękny jesteś, motylku. Nie umiesz wylecieć? Kurczę. Dobra, chyba wyleciał. Ja, wyleciał. Proszę bardzo, gdzie on jest? No proszę pana. Złapać motyla na kamerze to jest... Ale jestem szalona, ja takie rzeczy lubię robić. Dobra. Przemek! Weźliśmy do plecaka tą reklamówkę? To ponieś mi to tyle. Ja nagrywam. Ja muszę mieć obie ręce wolne. Jako górka, ej. Trochę zmachałam. Nie mam miejsca. Plecak pusty. Nie mam miejsca. Jaki pusty, Kościu? No faktycznie. Jaki pusty? No dobra, no połowy. Plecak do połowy pusty. No ale później trzeba jakaś taka kwadrewka. Co? Dobra, daj se poniesę. Jeszcze jedną sukienkę wzięłaś? Jak, nie. A co to jest? Trochę na zmianę. Sukienka. Nie, to nie jest sukienka. To? Co? Nie rozwala mi tego. To jest sukienka? Nie, to jest taki... puszka. Która wygląda jak sukienka. Nie, na sukienkę, panie, bo miała cały tyłek na wierzchu. Dobra, daj. Ładnie tu jest. Póki co. Nie widać, żeby tu było jakieś, nie wiem, nawałnica turystów. Może to jeszcze nie ta pora. W każdym razie hotel Catalonia Punta del Rey. Nie. Co ty gadasz? Nie, tu jest ocean, a tam jest hotel. Przemek sobie myślał, że ten, z tego, ten hotel ma taki basen. Nie, nie, to jest ocean. Hotel jest po drugiej stronie. Nie, nie myślałem, że ten hotel ma ten basen. Tylko? Że tu jest hotel, a jest hotel, to hotel ma turyści. Bardziej taki Przemek, z doświadczenia wiem. Raz byłam. Z doświadczenia wiem, bardzo małego, że turystom się łazić nie chce. I raczej se siedzą w tym hotelu. Tam z boku grali chyba w tenisa albo coś w tym stylu. Dobra, teraz którędy... Ej, włącz GPS-a, Przemek. Czy my dobrze idziemy w ogóle? No zgubić się nie zgubisz, ale możesz też łazić cały czas i szukać wejścia na basen do oceanu. Tu możemy iść albo ewentualnie jeszcze tam i w lewo. Tu by mieszkać tak, no powiem ci, tak mieszkać to no... Nie byłoby źle. Znaczy w podobnym miejscu, tak blisko oceanu, nie? Dojdziemy my dzisiaj albo jutro. Tu ktoś sobie ładnie mieszka. Zobaczcie, jaki fajny ogród.
No to mówię ci, w drugą stronę trzeba iść chyba. Przemek mówi, że zamknięte. To nie jest to, Przemek, to jest tam dalej. Tam jest dojazd do posesji. Tam dalej i w lewo. Najlepiej by było... Dobra, ja to zrobię. Ty trzymaj kamerę, nagrywaj widoki, a ja sprawdzę. Nagrywam widoki, Edyta sprawdza. Przejąłem kamerę, trzymam ją na pionowo. Wszyscy mnie z okien obserwują, patrzą jak na głupkę. Chyba idę z jakąś pałeczką. Ni to pałka od policjanta, ni to pała bejsbolowa. Musimy iść dalej. Czarną maczugą idę. Już wiem. My to tam dalej jest wejście, tam gdzie ja chciałam za pierwszym razem iść. Z tamtej strony. A tam jakie chmury w tych wzgórzach się zatrzymały. A tu widzicie czyste niebo. To są uroki Teneryfy. Po prostu jedziesz ileś tam kilometrów dalej i może być pochmurno, zimno. Trochę wiadomo wyżej to i chłodniej. A jesteś przy oceanie, to się opalasz, nie? Idzie ciepło. A ja to jestem taki podglądacz. Jesteś na miejscu, Przemek. Oj. To jest dokładnie tam. To ja wiem, że tak. Trzeba spróbować tam znaleźć dojście tego gościa. Jak na twój GPS? Solarium. To jest tutaj, to jest zamknięte. To jest prywatny gościu. Czwarta, dziewiąta do 17. Prywatne. Para klienta Santadon, Club do Majora do 18. To jest z hotelu właśnie, ziomku. Idziemy do hotelu. Po wejściówkę. A to jest ten hotel chyba, nie? Tam normalny basen. Są tam ludzie hotelowi, pewnie musimy mieć kartę. Fajne miejsce, Edyta, fajne miejsce mnie zebrałaś. Turystyczne. Słoneczko już upaliło, możemy wracać do chaty. Blad jest. I to jedziemy dalej. To było jakieś za ładne, żeby to było publiczne. Pamiętajcie, jak jest jakieś takie za ładne, pewnie od hotelu. Poszli, pocałowali klamkę i idą z Bekiem do chaty z powrotem. Dobra, szukam dalej jakiegoś innego miejsca. Jestem w aucie, czekam na Przemka. To jest tak krzywo tutaj, auto jest krzywo stoi. Piscina na drabie. Zepsułem pilota, Edyta. Z czego? Z garażu. Tu jest taka. I to chyba jest to miejsce, w którym byliśmy. Co ty, ale... To jest znowu jakiś prywatny podhotel. Szukaj tam, gdzie są... Da, jest to znajdę, gościu. Wydaje mi się, że tam byliśmy. To już ci wydaje. Ale faktycznie... Może to być hotelowe. Teraz wam pokażę, tylko szukam takiego zdjęcia, gdyby to całe było widoczne. Właśnie to szukanie. Nie przygotowaliśmy się dobrze, Przemysławie. No to tutaj, te czarko, nie? I to wygląda na dostępne. Czarko de Goete. To wygląda na ogólnodostępne. Sprawdź jeszcze swoim okiem. Tak było z rana, czy nie? Patrzcie. Czarko de Goete jakieś. Jedziemy tam? No jak nic innego nie znalazłem, to możemy jechać. Dobra, tu to jest, tu to byliśmy. Jak to się nazywa? 12, tam 14 km. Jak to się nazywa? No zobacz sobie. No to za 4 km jest Natural Seapol. Przemek, za 14 km. Tak, coś tam. Słuchaj. Słucham.
39 minut. Nie jestem pewna. Dobra, jedziemy do kolejnego miejsca. Pół godziny. Jakie pół godziny? Ile to jest? 14 km? To ty znalazłeś jakieś wcześniej. 12 minut, dobra. 13.36 w celu. Jest szansa się trochę okąpać. 14.30 musimy być w domu. Wyjdziemy i możemy jechać. Pomoczymy nogi i możemy jechać coś. Nie, ja muszę, jak już ubrałam strój, to już muszę go zmoczyć. Jak już wzięłam... Typowo turystyczny. Jak już wzięłam okulary, to już muszę je też zamoczyć i pomulkować. Chociaż w tych naturalnych basenach to nie wiem, czy tam coś będzie. Dios mio. Coś tam. Byliśmy kawy dzisiaj. Nie zabrałaś mnie. Co się nie zabrałeś? No bo spałaś dzisiaj tak długo, Edyta. Ty, a spałeś razem ze mną? Nie no, ty spałaś. A ty tylko leżałeś z zamkniętymi oczami. Tak. No, Wzięłaś mnie na kawę, nie daruję ci tego. Nie podaruję ci tego. Bo tu jest tak fajnie chłodno, to niech mi wieje w poketa. Dzisiaj, a tam takie chmury, a tu takie słoneczko. Którędy ty jedziesz? O kurde. Takie zawiłości tu są. Nie wiem, to powiem ci szczerze, że na Fuerteventurze mi się dużo bardziej podobało tak jeździć sobie. To jest dla mnie takie normalne, już takie jak w Polsce, zielono, trochę kurde. No jest bardziej... Nie jest tak ekskluzywnie, jest nie jest tak inaczej. Jest bardziej na Fuercie... Przecież jakbym jeździł po jakiś, nie wiem, rybnik. Tu jest po prostu bardzo dużo dużych miast przy samym oceanie. Dużo takich autostrad i bardzo są mocno oblegane przez auta. Na Fuercie tak nie było. Na Fuercie jechałeś sobie, praktycznie mogłeś całą stroną jechać wyspy i cały czas mieć ocean i na niego sobie patrzeć, nie? A tutaj, no, budynki, coś tam, nie wiem jak to się nazywa, barierki. No nie jedziesz przy samym oceanie, a na Fuercie naprawdę zwiedzanie Fuerty wszędzie to była czysta przyjemność. Tutaj tak czasem jest fajnie, ale czasem musisz przejechać przez tę autostradę, która jest nudna. A na Fuercie sobie nie przypominał takich jakichś nudniejszych momentów. No nic, no to jedziemy. Tak wyglądają uprawy, są schowane, żeby słońce je nie spaliło. Tam przypuszczam były banany. Wjeżdżamy do tunelu. No tak mogło tam być, to tu w lewo. Ci jadę w lewo. Jest tu jakiś port czy coś? Ci też tam jadą w lewo. Bienvenidos. Golete jakieś. No myśmy tu jakoś tak jechali. Myśmy tu byli już, no. Czekaj, źle jedziemy. Musimy tu pozaglądać, tam było takie małe. No tak, musimy się chyba wrócić. A nie dojedziemy tułem? A to nie jest jedna kierunkowa tutaj? A jest to co? Nie wiem. Jesteśmy już praktycznie przy oceanie. Wójt zawsze mówił, a burmistrz, a się tam był radny. Przepisy są po to, żeby je łamać. Wymyśliłeś to. Nie oglądałeś wcześniejszego dokumentu o tym, jak medialne, jak to było? Nie pamiętam, Przemek, o co dokładnie chodzi. Chodziło o to, że media nagłaśniały procesy sądowe. Był tam adwokat, który miał taką przypowieść przed ławą przysięgłych. Powiedział kiedyś, jak otwierał w ogóle tę rozprawę, taka mowa początkowa była tam. Powiedział, bo tam była jakaś gruba sprawa i powiedział nawet najcięższy placek po swoją drugą stronę, tak mówiła moja babcia. Dzisiaj przystawią tą drugą stronę. Tfu, naleśnik, jaki placek. Na jednym chodzi. Ej, byliśmy tu jak nic, pamiętam to. Ale nie pamiętam, czy to już nagrywałam wszystko, czy tylko sobie na telefonie nagrywam. Tego nie pamiętam niestety. Też, że tu jest mała mieścinka, ale ta już nie jest taka mocno turystyczna. Tu żadnego nie widać hotelu, ale ewentualnie są jakieś takie lofty może do wynajęcia. No takie mieszkanka. No, takie wille to mówią. Villa, coś tam. Villa.
fajnie swojsko. No podoba mi się tak fajnie swojsko. Stronie, to jest tu w dół. Tak, i tu trzeba jechać, iść w dół. No dokładnie, tam jest zakaz piesków. Punta Mari. To jest to, co mi chodziło. Tam jest ten basen, już go widać. Troszeczkę kawalątko było go widać. Tu sobie gdzieś staniemy. Tu a już staniemy, dobra. Idziemy do tego. Właśnie byś ludzie, jak sobie paniesz do rowory, tak? No co tam było takiego? Spadku. Tutaj już go widzę z góry, więc będzie fajne ujęcie. Tak myślę. Dzisiaj nie ma fali, dzisiaj tak woda nie wali do tego. Dzisiaj nie ma fal i... Tam to jest. Zamkłam, tak. Jest zamknięte. No, elegancko. No nie ma fal właśnie. Ostatnio jak tam byliśmy i to jest taki totalnie, widzicie, totalnie basen. Bez dna oceanicznego, tylko takie zrobione to jest dno. Na przykład, a tam jak ostatnio byliśmy, to były takie fale, nie? Że wpadały tam do środka, ludzie tam se siedzieli przy tych barierkach i o plecy roztrzaskiwały się o ich plecy te fale, nie? I to było takie fajne. A teraz jest bardzo spokojny ocean, ale jest plus, bo dzisiaj słońce, a jak ostatnio tu byliśmy, to tego słońca nie było. Jest pięknie, no muszę wam powiedzieć, jest pięknie, słoneczko świeci, lekki wiaterek wieje. Tu mieszkać, to po prostu jakaś poezja, nie? Zobaczcie. No poezja. No i ten basen jakiś taki najpiękniejszy nie jest, ale jest przynajmniej publiczny i każdy może do niego wejść. Zaraz go ponagrywam trochę z góry. O, tutaj mieszkać też poezja. No jest ładnie. Nie to co na Fuercie, to prawda. Ale jest spoko. Jest przyzwoicie. Idzie się już tam. Rozgościli i nie wiem, czy znajdziemy miejsce do nas. Przemek już się wraca, z tego co widzę. Bardzo dużo ludzi. Ostatnio nie było tylu. I tu po prostu woda wpływa, nie? Sobie oceaniczna. I tu jest woda oceaniczna w środku. A basen normalnie jest cały wyłożony. Co tam, Przemek? Na skałki też można iść. Co tam? Przesiadamy? Nie bardzo jest gdzie. Nawet idę jeszcze tutaj ponagrywać. I tutaj było ostatnio takie fale były, jak byliśmy, że aż tu wpadały te fale. A teraz jest ta woda niżej, z tego co widzę. Tu ostatnio była woda, jak byłam. No nic, idę. Przemek tam już idzie zająć miejsce. Wziął moją reklamówkę na szczęście. Będziesz chodził? I co? Dobra, przetnę to sobie. O Jezu, cały czas na przybliżeniu. Przetnę to sobie. Teraz się będzie nagrywać. Ciepła? Nie wiem, ile ten pokój wytrzyma. Co ja nagrywam, Przemek? Sorry, wydam na razie nogi, bo nie mam gdzie położyć tej kamery. Chyba, że na Przemka to... Pomachaj, Przemek, tylko. Bo ja nie widzę, co nagrywam. Dobra. Gdzie jest mój nosek? Ale niby to będzie śmiesznie wyglądać, jak będę z noskiem, nie? To po prostu już się leży, tu się nie nurkuje.
Czy chcesz? No Przemek, kurde, weź sobie wyciąg, mąż. Nie mam gdzie. I szybko wyciągaj, bo ja jeszcze chcę położyć tutaj. Skoczyła. Ta dziewczyna. Gorący ten pokład, to nie ma nigdzie cienia, żeby go położyć gdzieś. No szybko, stary. Gdzie to mam rozłożyć? Tu? Ja siedzę na tych, na klapkach, bo kurde, powiem wam. No bo ostatnio to tu, wiesz, fale były. Trzeba tu zrobić też przejście, Przemek, wiesz? Gdzie to mam rozłożyć? Dobra. Może sobie ten timelapse zarzucę. Okulary to trzeba zdjąć, nie? Przemek, nagryj mi, jak wskakuje. Zero cienia, nie? Tyle bym powiem. Zero cienia ten poker ma. Może teraz trochę. Ale jest krzywo. O Jezus Maria. Zero cienia, nie? No zero cienia tu jest. Trudno. Muszę Przemka nagrać. Idzie. Porozglądał się, gdzie najlepsze miejsce. I wraca. Powiem tak, przegrzał się po prostu ten pocket i ja go swoim ciałem robię mu cień. Nie wiem, czy cokolwiek nagram, bo nie umiem tu po prostu zrobić cienia, a on po prostu robi kaput. Nie wiem, czy to się wszystko nagrało, co chciałam pokazać. Chciałabym poprosić Przemka, żeby trochę ponagrywał, on tam już włazi do wody. No nic, to kończę nagrywanie. Sorry, ziomeczki, ale po prostu te... urządzenie nie wytrzymuje tego hycu, tego ciepła. No nic, to przynajmniej Przemka ponagrywam. Mnie nie ma nikt, kto nagrać, więc przynajmniej ja Przemka trochę ponagrywam. No tu jest płytko, a tam już jest bardziej miły głęboko. No nic, trudno. Jeszcze bym musiała chyba zatrudnić kamerzystę, żeby je nagrywał. Życie. Gościu, będę nagrywać wszystko, ale z telefonem. Bo mam... co? A ja tam to wyglądam. No. Więc wskoczę. No to jak... no? To masz. Jest płytko. Trzymaj. No to se skoczę, no to tam idę. To możesz ty mnie nagrywaj. Tam też jest płytko, tam nie jest głęboko. Porfal. Skakuj. Ale powtórz dotąd, popatrz. Tak z nogami coś zrobisz. No dawaj. Skakuj. Nie wiem, trochę się cykam. Edyta, dawaj, dawaj. Powiedziałeś, że robisz to szybko. Trochę się cykam. To cykam, nie? Jak jakaś skórka. Nie, nie mam jej skórki. Cykam się trochę. No wskakuj, gościu! Siara mi tu robisz! Śmiejać się. Ale tak to potem zamoczysz, nie? No dobra, zamoczę, zamoczę, chodź. No tak. 3, 2, 1, akcja! Much, much, much later. Zbieram kartki i nie rzadko. Ja szybciej od ciebie wszedłem. Ty powolutku to chodziłeś, jak ty wtedy. No to i co, ja też powolutku, Edyta, co ty robisz? Dawaj, cika. Skakuj. Albo nie. To idź tam naokoło. Tak. To będzie twoje najdłuższe wejście. Co? O kurde, ale ciepło. Jestem na to zobaczyć?
pije to? No, nie wiem. Tu jest coś takiego. Właśnie boję, bo mi spadnie telefon. No chodź sobie zobacz. Tu woda napływa. No nie dugaj mnie to teraz. Gościu. Ale dziura, ej. Tu woda sobie napływa. I tu wybucha. W sensie tak jakby woda tak wylatuje do góry mocno. Chyba teraz poleci, podniesie się coś, nie? Poziom się podnosi i znowu spada. To jest taka przejściowa. Podnosi się. Gichnie czy nie gichnie? Nie gichło. Jak wybuchu, widziałaś? Nie. Jak z rana. Jakiś kamyczek. Ała, zapomniałam jak to jest, jak... Widzisz, widziałaś to? Było to widać? Zapomniałam jak oczy na początku szczypią, nie? Trzeba przywyknąć. Tak nie was jak ja lubię, bo kupisz się nie w chlorze, a w soli. No normalnie w wodzie morskiej. No, wolałabym na plaży. Tak? Na przykład na Cikę, tam było co oglądać. Nie, właśnie to mi chodziło, że nie masz takiej. Kurde, wiecie co? Wyglądam jakbym miała silikony, nie? Może masz? Nie wiem. Ja też nic o tym nie wiem. O kurde, to jakiś spad. No skoczę i ja cię chcę nagrać, kupię. A tam dużo osób skakało stamtąd. Ops. Na tym. Ale tam wszyscy na brzuch skakali. Ej, przyjeżdżali na sok i okulary? Tak. Tutaj naprzeciw, no. W reklamówce mej. Nie wiem, jak to będzie wszystko słychać, nie? No. Ja ciekawe. Dobra. Nie wiem, jak nie będzie słychać, bo jednak ten telefon był zamoczony, ale... Nudy. Się nie boisz nagrywać tym telefonem w wodzie? No nie, jak już się zamoczył, to już nie. Nudy wpierone, nie? Tyle wam powiem. Jedyne co, to tutaj opalać się, przyjść się schłodzić. Zero antrakcji. Nawet nie popływasz za bardzo, bo jest krótki, mały ten basen. Na plecika to żeś... Jezu, zanim człowiek... Możemy iść, no. Zanim człowiek dopłynął z jednego końca na drugi, to minęło... Dobre 5 minut płynięcia, nie? Więcej. Tam coś zobaczyć, możemy się ponagrywać. Aby było na tyle, moi mili. Wykąpane, o, jakieś pieski. Sobie na skałach lubią latać. Chwilę byliśmy. Nagrywam to w ogóle, kurde, sobie nie widać. Chwilę tylko byliśmy, bo ta formuła jedzie, dużo nam zeszło na do jazdy. Kurde, na Huercie to żeśmy tylko przeszli przez drugą stronę ulicy, już żeśmy byli w oceanie. No tu jednak trzeba się wybrać. To i tak dobrze, bo jesteśmy w stanie dojechać na plażę. Wielu osób nie ma takiej możliwości. Co? Co tam, Przemek? Myślałem, że to będzie bardziej ciepło, żeby mi wyschło szybciej. Nie, ten człowiek nie nagrzał. Ale chcę, to fajnie daje, to chcę. Tak? No. Spiję przynajmniej to trochę, nie? Ja się przebrałam. Ale włos dalej mam mokre. Tu ma ktoś fajnie, balkon i taraf na ocean, nie? To musi być super. Dom? Tak, dom, ale ten taraf. Super. Co, jak ci podoba? No Przemku mi się podobało bardzo, mi tak średnio. A czy nie z perspektywy takiej, jakbyś tu miała mieszkać? Masz to pod nosem? To tak, jak mieszkać i mieć to pod nosem, to super, nie? Bo to by dziennie rano szło się sobie popływać, nie? No tak, idziesz sobie do oceanu. Ale żeby robić wyprawę i jechać tu specjalnie, to nie, to bym wolała plażę jakąś. Jak już mam jechać, zbierać się. Kurde, kupujesz to kino.
No. Horse Quest. Ale i tak się cieszę, że dzisiaj słońce żeśmy trafili, bo ostatnio jak tu byliśmy, to było pochmurno, brzydko, szaro, buro. Jerona, jakie kaktusy. Och, jakie kolce ogromne. Jocie, kręca. Powiem wam, tak się nadziać, to było. Nie życzę nikomu. To bym wolała wyga złego. Wolałabym mieć tyłek w pokrzywach niż w tym, w kaktusie. Pokrzywy bardzo zdrowe są podobno. Takie oparzenie się pokrzywą. Tam dalej są, to dobra. Spojrzko tu jest fajnie. Troszkę jak na Fuercie, tak. Jeśli chodzi o te małe mieścinki. No, trochę górki jest. Nie powiem, że nie. I tu widzicie, oczekiwania versus rzeczywistość różnie bywa. Z daleka to wszystko wygląda ładnie, ładnie. Nie? A potem jak już jesteś, to tak... Ty ziomku, mówię, wiesz, ziomku? Tak, daję tutaj moją reklamówkę. Dobra, wracam do domu. Wracam montować wam vloga. Może pogram, przynajmniej będzie puzzle układać. I tyle.